Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla Widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl. Tomku, co ci sprowadza na stadion Widzewa? Jak długo tutaj nie byłeś? A nie było mnie tutaj przez 3 lata, ale jak urodzony jestem w Łodzi, więc chodziłem na mecze od małego i po prostu zawsze za tym klubem tęsknię. Mieszkam na dzień dzisiejszy w Nowym Jorku i no jak jestem w Polsce, to zawsze mnie tu ciągnie, tak? Od jak dawna mieszkasz w Stanach? Od 23 lat. Ile miałeś lat, jak wyjechałeś z Łodzi? Miałem lat 14, czyli no jestem, no nie jestem młodzikiem już, tak? Ale no na Widzew się chodziło. Powiedz mi, kiedy zaczęła się twoja przygoda na starym jeszcze stadionie Widzewa? A no to były lata, początek lat 90., a połowa lat 90., no i te złote lata, tak, jak byliśmy no, w Lidze Mistrzów, jak grał tam no, Koniarek, Citko i ci inni wspaniali zawodnicy. Powiedz, czy masz w pamięci jakieś mecze, do których najchętniej wracasz, czy to tutaj, czy na wyjazdach? No, mój ulubiony mecz to oczywiście jak mistrzostwo z Legią wygraliśmy, no, strzeliśmy parę bramek, tak, w 5 minut i po prostu no, przyjechaliśmy z mistrzostwem do Łodzi. Co sprawiło, że wyjechałeś do Stanów? A tata wyjechał na kontrakt, a najpierw to miało tak być, że mieliśmy na wakacje przyjechać. A przyjechaliśmy na wakacje, najpierw mi się nie podobało, no bo tutaj zostawiłem kolegów, wszystkich znajomych. Ale niestety, jakoś się przyzwyczaiłem tam żyć, ale zawsze no, do Polski mnie ciągnie, tak? Polskie jedzenie, no oczywiście klub, no kocham Łódź. Powiedz mi, czy na tym nowym stadionie jeszcze nie miałeś okazji być na żadnym meczu? Akurat byłem w tamtym tygodniu pierwszy raz, siedziałem tam niedaleko, gdzie piłkarze byli. A kolega Michał i mój kuzyn Paweł załatwili bilety, więc no remis niestety, tak, ale atmosfera no nie do przebicia. Jak byś porównał atmosferę właśnie na tym starym stadionie z tym, co dzieje się w tej chwili na nowym obiekcie, gdzie ta średnia widzów no to jest 17-18 tysięcy ludzi? No atmosfera jest myślę troszkę inna, tak, bo teraz no widać rodziny przychodzą na ten mecz. No ale jest ta strefa kibiców, tak, na trybunie tam za zegarem, że no można się poczuć tak, jak kiedyś było no, na przykład w latach 90. No właśnie. Koszulki zdejmują, tak, w jednym momencie. No jest super. Czym się zajmujesz w tej chwili? Mieszkasz w Nowym Jorku? Pracuję w banku. Jest to praca no taka trochę monotona, bo to za biurkiem się siedzi. Ale lubię sobie właśnie piłkę tak pograć na weekend, a i hokej mnie interesuje tak samo. Powiedz, jak utrzymujesz ten kontakt z Widzewem na stałe? Czy śledzisz za pośrednictwem internetu, czy naszej telewizji? Jak to wygląda? A to wygląda tak, no, że śledzę, jestem po prostu na stronie codziennie, tak? Jak jest dzień meczowy, to staram się nie wchodzić na internet, bo jest ta różnica czasu 6 godzin. Więc po prostu, no staram się nie wchodzić na internet, z nikim nie rozmawiać, bo nie chcę wiedzieć wyniku, tak? A jak po prostu mecz sobie nagram, czy jak dacie mecz na YouTube, no to obejrzę powtórkę i na spokojnie z piwkiem w domu obejrzę. Powiedz mi, kiedy będziesz miał okazję znowu być tutaj w sercu Łodzi już na meczu? No mam nadzieję, teraz jest wyjazd, to a, no niestety nie uda mi się pojechać, ale może za 2 tygodnie. A jak Mariusz wspomniał, a jak się uda, to bardzo, bardzo bym chciał być jeszcze raz, no bo za 2 tygodnie już wylatuję. Zapisz się do Cosinusa i odbierz bony dla Widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl.